Cześć wszystkim, witajcie. Patrzcie, co tu za potop dziś. Sławek robi ten zabór tam, co wczoraj mówiłam, że się zepsuł. No i cała woda ze zbiornika musiała wylecieć. Teraz ją wiaderkami wynosi, także tutaj aż pływa. Kurczaki też, znaczy jeszcze nie pływają, dobrze mają, dużo im posłał, także jeszcze zanim ta słoma wsiąknie tej wody, to trochę potrwa. No, także robota, jak widać, bardzo miła. Już wszystkie beczki z nadworzu napełnione, bo zbiornik ten, z tego całego zbiornika całą wodę musi wynieść. Zbiornik ma 200 litrów. Także wszystko już na dworzu powypełniane wodą. No i resztę już wylewa, gdzie popadnie. A już mówi, że już resztka. O. To i tak jak przyszłam, to do kostek tu miał tej wody prawie. Jeszcze teraz się ciekawe, a jak ten zabór myślisz, że dobry będziesz miał, czy nie? Nie, musisz kupić. A kupić muszę. A jeszcze nie rozbierałeś wcale? Nie, rurę ściągnął. Dopiero mówi, że rurę jedną ściągnął, nawet jeszcze nie rozbierał mu. Teraz dopiero rozbierze i pojedzie kupić. I co? Myślisz, że znajdziesz takie nie, coś? Nie, takie coś nie znaleźć. Ale ten, przynajmniej się udało odkręcić w miarę fajnie. Tak? W miarę no, fajnie? Miarę. Bo nie słyszałam słów różnych no, takich. Prawie było, tylko z drugiej z jednej strony. A z drugiej strony musi być większy. Aha, nie, w drugą stronę, no. Odwrotnie? Nie, aha, taki sam ma być, jo. Tu będzie go sam. Ale ty masz tych śmieci tu. Na śmieci. Wszystko to wątpować. I odwołuję to, co powiedziałam, że zbieracz jesteś. I że wszystko trzymasz. A tu patrz, może się znajdzie. Ale dobre to są zabory, dobre, no bo... To są kiedyś kupiłem chyba. I co, nie pasował pewnie, co? Albo został, coś przerabiało, czy coś jeszcze. Nie, taki sam jak tamten. Ja kupowałem chyba jak tutaj kotłownie robiłem. A, te zasuwy zaślepione, bo zaślepki robiły. Dobra, chyba nie będzie musiał tak kupić. Kupić jednak? No. A to wszystko masz w jednym tym, czy nie? Nie. Nie, nie ma innych jakichś pojemniczków ciekawych nie. Jeszcze? Nie. W ogóle masz dużo ciekawych rzeczy. Ale to elektryki tylko. Elektryczne gniazdko. Aha, tu elektryczne. Uuu. A tam do wody? Nie. Mhm. A ci się kurteczka rozdarła. Do samego łokcia. To jest trochę za dużo. Co dużo, no. Idą? Tu, do samego rękawa. Lato idzie. Lato idzie. No dzisiaj lato idzie. Taka pogoda, że lało. Znowu całą noc. Już od wieczora chyba nawet zaczęło padać. Nawet nie wiem. No i zimno, wieje i taka pogoda. No nie będę. Nie ma? No co, musisz jechać? Nie. Kurde, no wyleży. No jak widzisz, jak potrzeba akurat takiego nie ma. No trudno też, żebyś miał wszystko, co potrzeba, nie? Jak w sklepie. W ogóle sklep otwórz. A ten kran tam też jeden miałeś jeszcze naprawić? Mam, kupiłem kiedyś to. Aha. Przełożyć go. Na to grać leży. Dobra, pojadę. Pojedziesz. Nie ma, to nie ma. Mój mistrz Sławomir naprawił usterkę w kotłowni. Stwierdził, że jeszcze jedną naprawi. O, z nimi to na pewno. Bo tutaj kiedyś, jak pokazywaliśmy w studni, jak pompę wyciągaliśmy, bo nie działała. No i teraz się okazuje, że znowu nie działa. A już wiesz, czemu nie działa? Coś tam znowu zawiesiła się. I wyciągnęliśmy, Sławek coś tam znowu porobił, już działa. Teraz będziemy składać i z powrotem ją... no tam wpuszczać. I zmierzyłeś, ile jest? 1,5 metra gdzieś tak? Trochę więcej nawet niż 1,5 metra, nie? Wody. Tam jakimś tym kijem czy coś tam na sznurku, ja nie wiem jak on to robił. Najpierw mi naściemiał, że wszedł i zobaczył i se zmierzył. No. A już nieraz wchodził, to wiedział, że mnie takie coś wystraszy. Taki dowcip mi zrobił. Że się śmieje.
Także teraz poskładamy i wpuścimy z powrotem i teraz trochę głębiej pójdzie, bo 1,5 metra wody, znaczy więcej trochę nawet niż 1,5 metra, tak pewnie z 1,70 m nawet. Ale tam było zatopione, ile tam było zatopione? Z 0,5 metra, nie? Tak sięgało wody. No i co, zrobiłeś ten dłuższy wąż? Zrobiłeś. Metr dołożył, to teraz tak będzie już do samego dna prawie zaciągać, także... Także więcej będzie można wody po prostu wykorzystać. Sławek trochę gnoju wozi tam pod maliny. Tak trochę teraz jeszcze przerwy przed oprzątaniem. Ale wieje niesamowicie, także nawet zanim tam nie idę, głowę chcę urwać, co? No masakra. I znowu dzień taki piękny, cieplutki wczoraj, a dzisiaj już jest znowu zimnica. I jak tu człowiek ma być zdrowy? Co chwilę jakieś choróbska dookoła się słyszy. Tam nie idę, ale widzę, że kaczka Bronisława tam pływa. Także wiatr jej nie wywiał nigdzie. Zatrzymała się na siatce. No a drugiego zwierzątka nieżywego nie pokażę wam, bo Sławek nie zdąży naprawić go. Bocian po prostu miał sobie gdzieś tam stanąć. Tylko, że nogi mu się odłamały. No i niestety nie stanie. A bocian bez nóg to nie bocian. Ale to tam zrobi kiedyś tam, jak będzie miał chwilę czasu. Ciągle coś do roboty, więc to może poczekać. Tym bardziej, że teraz tak wieje, to i tak ciekawe, czy by go nie przewaliło. A jeszcze się wybieramy w jedno miejsce dziś. Bo musimy kupić mauser. Ale taki obcięty, że tak powiem. My mamy swoje, ale nie chcemy swoich obcinać, po prostu nam szkoda. Tam pan chce, jeden pan chce sprzedać już obcięty, więc wykorzystamy i kupimy. A do czego, to się dowiecie za parę dni w sumie. Nie będę tam za dużo zdradzać. Będą zwierzątka odchowywane. Nie wypuszczę was na razie. Tu jeszcze chwila do karmienia, ale później już pewnie nie zdążę przyjść. I co? Byś sobie pobiegał pewnie, co? No, by cię nosili na ręcach znów, jak księcia. Już nie tak łatwo cię teraz poradzić. A ty jak zwykle, znaczy jak zwykle, ciągle był niespokojny, a teraz taki się grzeczny zrobił ostatnio. I teraz właśnie jak zwykle jest grzeczny. Weszłam po raz kolejny, on dalej jest grzeczny. Także nie wiem, o co ci chodzi, koziołek. Spoważniałeś chyba. Chyba już wiesz, że tatą będziesz, to pora spoważnić, nie? A kiedy będzie tatą, to ciężko powiedzieć. Oj, co, Zuzia? Patrzcie, gdzie wsadziła ryjek. Ciężko powiedzieć. Przyjdzie czas, to będzie, nie, Zuśka? Ale tak, że do kwietnia pociągnie, to byśmy się nie spodziewali. Myśleliśmy, że tak na luty, tak jak zazwyczaj, w sumie w lutym najczęściej się kociła. Luty, początek marca, tam Sławka urodziny właśnie, która tam się, ta się urodziła. No, ale że kwietnia, to nie, a dzisiaj już 2 kwietnia. Zobaczymy dalej. Ile tam jeszcze pociągnie. No już raczej niedużo, no ale nie wiadomo tak naprawdę. My tu luty obstawialiśmy, ale to tak jest, jak się nie wie po prostu. No, bo koziołek broi. Robi robotę, kiedy mu się podoba. Nie, Stasiulka? Leżysz sobie, odpoczywasz? Odpoczywaj, bo przyjdą niedługo twoje chłopaki. Jeden cię wyciągnie, drugi cię wyciągnie. Nie ma lekko. Ale stęka. Normalnie słychać, jak wyszłam, słyszałam, jak oddycha. No ale ona tak długo już robi. A ty co, kaszelki masz? Oj. Zobaczymy, czas pokaże. A już bym chciała takie małe, brykające kuski. Wszędzie się widzi, się rodzą, a u nas jeszcze nie. Bo jakoś późno w tym roku, dziewczyny, naprawdę. A już by się serek zjadło. Ty co tak zaglądasz? Co? Chłopaki oboje tak zaglądają. Chciałbyś do mamy już iść na mleko? Jeszcze trochę. Jeszcze chwilka.
Do jeszcze jajka wybrać. Tam akurat Sławek ten gnój powozi. Będziemy jechać chyba po tego Mauzera. Tak się umówił. Po 17, 17.30 czy jakoś. Kury takie, właśnie teraz jechaliśmy też jeszcze. W sklepie byliśmy i patrzymy, że wszystkie kury są tutaj zgromadzone przy okienku dzisiaj. Nie wiem czemu, chyba im wieje za mocno. Nawet się nie porozchodziły dzisiaj jakoś bardzo. Dobra, idę wybrać jajka, bo w sumie on też przyjdzie niedługo pewnie pokarmić. Nie wiem, czy przed wyjazdem, czy po wyjeździe. No, a wy na razie nie wyjdziecie. Tam jeszcze u tych musi posprzątać po tej wodzie. Tam dużo do nich nie doleciało, no ale jednak zawsze coś. Miał im robić właśnie przeprowadzkę, ale nie dość, że jest tak zimno, to jeszcze no, ciągle jakaś awaria. Czy tej pompy to nie musiał dzisiaj wyciągać, ale jakoś tak go wzięło na te wyciągnięcie. Bo też do tego Mauzera, jak przywieziemy, będzie potrzebne sporo wody. I właśnie planuję ze studni wyciągnąć. Chyba, że z rowu znowu weźmie, tak jak kiedyś. No nie wiem, zobaczymy, okaże się. No ale kurczaki już też na nie pora. No ale teraz jak tak zimno, no to byśmy musieli kwokę palić, taką żarówkę, co grzeje. Nie tylko światło daje, ale też grzeje. To trochę prądu ciągnie też, także to jest dodatkowy koszt. Więc jeszcze tam dzień, dwa, trzy, nic im się nie stanie chyba. Nie wiem, kiedy tam planuję. No na pewno w tym tygodniu, to już musi na pewno w tym tygodniu. Brudasy znów. Nie wiem, ja nie wiem, czy ja was mogę wypuścić. Dobra, idziemy. Wchodzisz, Krecik? Czy wychodzisz, czy co? Wszystkie tu idą, one już chyba głodne są. Teraz pora karmienia. Sławek mówi, tam najpierw powozi. W pole miał wjechać dziś, no i w pole nie wjedzie, bo padało. Mówiłam całą noc chyba nawet. No i on taki nerwowy chodzi, bo jak coś nie po jego myśli, to się denerwuje. No ale co, no na to nie ma wpływu na pogodę. A nawet tutaj widzieliśmy wczoraj święta, a w pole ludzie wjeżdżali. No pewnie się bali pogody, no i Sławek mówi, też mogłem wjechać. No ale kto to przewidzi, po pierwsze, a po drugie, no nie, my w święta jednak staramy się nie pracować. Te kilka dni różnicy to naprawdę nie jest jakaś, nie wiem, kolosalna różnica, żeby trzeba było w święta pracować. Tym bardziej, że to święta jest taki jedyny czas, kiedy tak naprawdę możemy odpocząć więcej niż jeden dzień. A po drugie, no nie, no to tak, nie, jakoś nie godzi się. To nie po naszemu, żeby w święta się za taką ważną pracę brać. Dobra, ja policzę, zaraz wam powiem, tak jak zwykle. 52, ale brudasy, masakra. No ale to na dworzu też było, to one na tych łapach przynoszą. Po jajkach chodzą. O, ale krzyczą psy. Ojej! No i znowu widzę, że szału nie będzie. Nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, nie dziob. Ała. 53. O. A czemu, Krecik, drzwi zostawiłeś otwarte? Pięćdziesiąt cztery. Nie ma. Pff. Super. Nie dziob? A jak się czai na mnie? Patrzcie. O. Aha! Ała! Puść! Puść! No, przepraszam koleżankę. 54. 57. No, a miał jechać do tego weterynarza dzisiaj, nie był chyba. Chyba zapomniał. Po ten środek na te odrobaczenia, chociaż i tak w sumie, czy to dzisiaj, czy to jutro, nie ma znaczenia, bo i tak będziemy odrobaczać, jak przywieziemy w piątek te młode kurki. Wszystkie razem już. Przepraszam. Ale muszę mu przypomnieć, żeby nie zapomniał. Bo to jest ważna rzecz. I nie wiem, czy od razu będzie wpuszczał te młode tutaj, czy nie, czy... No zazwyczaj siedziały jakieś tam chwile osobno. Ale to tylko z tego względu, że po prostu chcieliśmy zobaczyć, kiedy zaczynają jajka znosić. No i wtedy je dopiero łączyliśmy razem, ale to tylko w sumie tak dla naszej wiadomości.
A niektóre w sumie też od razu tutaj szły, no bo to widać, wtedy jajeczka będą takie malutkie niektóre, także różnice widać. Zobaczymy. Który tak mi tu skomle i krzyczy? O! Ja nie wiem, czy ja was mogę wypuścić. Ale wieje, nie, to jest... Nie, to jest nienormalne z tymi pogodami. Z upału 20 parę stopni. No upał, może nie upał, ale bardzo, bardzo ciepło. Od razu na nie wiem ile dzisiaj jest nawet. Czapki trzeba zakładać. Friko, drapież, boli to. Dobra, idę wynieść jeszcze te jajka. Kupiliśmy. Przyjechaliśmy. Chcieliśmy w sumie taki z tym, nie? Z tym koszem. Ale pan sobie cenił jak za cały nieobcięty, to powiedzieliśmy nie, pocałuj się pan wiadomo gdzie, 4 litery. W sumie to i tak będzie wypełnione wodą, więc chyba będzie dobrze. I też nie będzie całe zalane wodą, nie? Do połowy gdzieś, nie? Chyba. Tak? Co? Ty wyglądasz w tej czapce jak Smurf. Zobaczymy, wszystko się okaże. Jutro będziesz napełniał? I z tego? Ze studni czy z rowu? Ze studni? Mówi, że chce wyciągnąć ze studni. No, żeby tą starą, tak? Żeby starą wyciągnąć i żeby tam już taka sobie napływała świeża. Ale to może być taka stara tutaj do tego? W sumie woda studni ze źródła, nie? No to... To gdzie to stawiamy teraz? Od razu tak jak ma być? No ale dzisiaj wiatr wieje, to ci to porwie. Albo do garażu, no dobra. Bo tu też wszystko w tym garażu jest. Niedawno porządek robiłeś i znowu. A mój rower teraz tutaj mieszka? To też w ogóle przejścia nie będzie. A i tak muszę zaraz iść po warzywa na zupę na jutro. Dobra, pomogę mu ściągnąć. Się chyba nie zmieściłeś. To po co samochodem jeździsz jak ten? Sam dajesz radę lepiej z tą przyczepką. Jaki wymiar od razu już ten z rozpędu. Dobra. To co, idziesz oprzątać? To ja idę jeszcze po warzywa na zupę. No i do domciu. Czapki nie wzięłam, w uszy nawiało. No ale kto już by się spodziewał takiej pogody. Ojej, ojej. Jutro w ciastach robotę mam, więc sobie dzisiaj wszystko przygotuję. Jutro tylko sobie wstawię z rana zupę. No. O, tutaj to można siedzieć i znowu tutaj coś wylazło. I tam znowu, tu wylazło, tam wyłazi. Znowu te, nie wiem, dynie, cukinie, czy te... Ogórki. A tu jest pełno pomidorków koktajlowych chyba. No, tylko jakieś takie brzydkie. Jakieś takie chyba zmarzły, wydaje mi się. No chyba tak. Bo takie jakieś pokrzywione. A to nic, ja i tak tyle nie chcę. Na co mi tyle tego? Tutaj będzie tych pomidorków, że będziemy wyrzucać jeszcze pewnie. Chyba, że ktoś chętny będzie, to się rozda. Tu już znowu takie duże. Tam następne. Tutaj co było takie już dosyć spore, to Sławek wyrwał. Jak zielsko wyrywał, ale zostawił tu. Pełno tego jest. Rzodkiewkę będę musiała chyba jeszcze dosiać raz, bo już tak powyjadaliśmy te największe. Ale 2-3 dni i znowu będzie mnóstwo. Nawet pewnie prędzej. Teraz jeszcze smakuje, a za chwilę to już nie będzie smakować. Za chwilę to już się przejemy. Zawsze tak jest. Także na warzywniku w ogóle nie sieje. Bo zanim na warzywniku będzie, no to już się tej najemy, więc... Tu jaka para. A chyba nie będę otwierać, bo... Bo szkoda tego ciepła wypuszczać stamtąd. O, a tak przez to w ogóle nic nie widać, tych pomidorów. No dobra, ważne, że żyją. No mrozu nie ma, jest zimno na dworzu, ale mrozu nie ma. One teraz przez te parę nocy już się też zahartowały. Więc nic im nie powinno być. O, te truskawki już kwitną. Ale fajnie, patrzcie ile pączków.
Znaczy kwitną, jeszcze nie kwitną, ale już pączków. Tam pełno też pączków. Tu. Tam, wszędzie pełno. Ale super, szybko będą truskawki. No tutaj przynajmniej nie zmarzną. Bo tak na polu czasami jak tak szybciej zakwitły, no to jeszcze potrafiły zmarznąć i nic z tego nie było. Ale super. No to już chwila i będzie. Jak już kwiatki, to już nadzieja. Trochę może są mniej aromatyczne tutaj we folii. Mniej słodkie, no bo jednak tego słońca takiego prawdziwego nie widzą. Tylko tak dojrzewają sobie sztucznie, można powiedzieć. Ale to i tak jest rewelacyjny smak, bo to są te pierwsze truskawki, które zawsze smakują. Które zawsze są pyszne, a to zazwyczaj Justyna te pierwsze to wyżera. No ale tutaj teraz mam dosyć sporo, także i jak tam do dekoracji sobie biorę czasami. Z tylu krzaków to Justyna nie da rady zjeść. Jak nawet tutaj bywało więcej z tych paru krzaków, w sumie teraz tam do końca dosadzone są, bo wcześniej to było tak gdzieś dotąd, tu gdzie te duże, to dobywało więcej niż tam na polu, co mam, ale to wiadomo, tak jak na polu się zaczynały, no to tutaj się kończyły. No to tutaj było więcej wtedy. A później je obcinamy równo przy ziemi, tak szatory, bo tylko miejsce zajmują już po owocowaniu, albo jak już kończą owocować. Dobra, biorę te warzywa i idę do domu. Najbardziej lubię zupę właśnie z takiej zieleninki. Jak najmniej korzenia. Nos mnie swędzi, coś mnie użarło. Znaczy nie jak najmniej korzenia, ale jak najwięcej zieleniny. O, może w ten sposób. Także poobrywałam sobie selera. Całą pietruchę wyrwałam taką z natką. Szczypiorek. Koperku powyrywałam, trochę przerwałam tamten pierwszy. Co tam mam, to trochę powyrywałam z korzonkami. Tam za gęsto po prostu był. Patrzcie, znowu wyłazi. Mnóstwo tego. Jeszcze sobie trochę wezmę liści od pora, albo takiego małego. Może sobie mi się uda oderwać. Uda mi się, czy się... Nie, uda. Udało się. Elegancko. I jeszcze, o! Lubczyk jeszcze. Tajemny składnik. Już ładnie wyrasta, a z lubczykiem całkowicie inna zupa jest. Także... Jeszcze sobie lubczyku wezmę. Ale pięknie wyrasta. To jest właściwie mamy lubczyk teściowej, ale używamy wszyscy. Jeszcze tylko pójdę po marchewkę tam do... Tam gdzie mam w piachu, tam w garażu, gdzie przed chwilą tego małzara stawialiśmy. Będzie wszystko. A co, przechwaliłam cię chyba, co? Chwilę temu cię chwaliłam, jaki ty się grzeczny zrobiłeś, a tu teraz o popisy? O? I słyszałam, jak nawalasz rogami. Wszystko słyszałam, aż musiałam przyjść do ciebie zobaczyć. Przed chwilą go pochwaliłam, że taki grzeczny, a teraz rogami nawala w słup i skacze. Co to za skoki harce? A, idę, Anusz, jeszcze jakieś jajo znajdę, bo w sumie dosyć wcześnie byłam wcześniej wybierać. Wcześniej byłam wcześniej, no wiecie o co chodzi. Że jeszcze dosyć wcześnie było, więc teoretycznie jeszcze może jakieś jajo się zdarzy, ale jakoś marne szanse. Było ile te 57 chyba? O, to nawet jak jedno będzie, to tam już nie robi różnicy. Jedno w tą czy w tą. Nie, nie ma chyba. Chyba, że z tamtej strony jeszcze. Myślałam, że jajko. I tak zaglądam... Ta kura, co chciała siedzieć. O, Felek się pokazał wreszcie. Gentleman. Dawno cię nie było widać. No, i chcieliśmy tą kurę... O kurde, on chyba chce mnie dziobać. Przepraszam pana, boczkiem. Nie dokończę zdania, widzicie. Ta kura, która chciała siedzieć, ktoś nam dał pomysł, żeby nasadzić pod, na kacze jajka, ale jej się odwidziało, już nie chce jej się siedzieć. Już jej nie ma. O, jest jedno. O, to całe 58. Teraz nie wiem, co z nim zrobić. A się wszystkie zbiegły fajnie. Ile łebków. Ten jak król pomiędzy nimi. Na jedzonko czekają. No, już zaraz dostaniecie jedzonko. Dobrze, kochani, kończymy na dzisiaj. A jeśli podoba wam się nasz kanał, chociaż trochę, jeśli oglądacie regularnie,
To będzie nam bardzo miło, jeśli zasubskrybujecie. Nie ukrywamy, że jest to dla nas potężna motywacja do działania, kiedy widzimy, że super się rozwijamy. A jeśli tylko oglądacie, to i tak nas to cieszy, także ważne, że jesteście z nami i za to serdecznie dziękujemy. Także dzisiaj tyle i do zobaczyska jutro. Cześć kochani, pa!